Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego wyzwania Legacy Challenge. Chyba tak. No nie wiem, kurczę, nigdy nie wiem, jak to nazywać. Z The Sims 3 po prostu, tak chyba widzimy. Okej, właśnie korzystamy z toalety, włączyliśmy sobie tabcast o pisaniu, bo tutaj jeszcze widzę, że to pisanie, jeden punkcik możemy zdobyć. Aha, i tak, i robimy pranie sobie oczywiście, tak, później jemy spaghetti na śniadanie, no trudno, tylko to mamy w lodówce, a nie chcę tracić czasu na gotowanie. No i wzięliśmy sobie dzisiaj wolne, także słuchajcie, mamy bardzo długi weekend, mam nadzieję spędzić go miło. Aha, proszek, okej, super. Także słuchajcie, pranie zrobione. Fajnie, że tu się wyświetla, ile zostało, nie? 26, 25 minut, 24... Super, fajnie. Także jak zjemy, to może od razu wsadzimy pranie do suszarki i już będzie gotowe. Tutaj postawiłam nasz jesienny, jesienną tą, wiecie, co to jest? Kartkę okolicznościową czy coś takiego? Oj, coś tam się ścięło, przepraszam. Czasami tak się brzydko ścina i mój głos, tak wiecie, słychać dziwnie, bo dlatego czasami mogę coś uciąć i przyspieszyć, także wybaczcie, ale ja to robię dla dobra, żeby was nie wystraszyć. Okej, i tu... Oho, super, skończyło się. Włóż ubranie do suszarki. I tu zaraz też kończy ten tabcast, także super, ale co się stało? Nierówno upieczone, o. No niestety, nie stać nas na nic więcej. Jeszcze wzięliśmy niepłatny urlop, także w ogóle szok. O nie, 7 dni. Słuchajcie, dzisiaj już koniecznie musimy znaleźć męża. Obowiązkowo. Daleka znajoma. No trudno, nawet nie wiem, kto to jest za bardzo. Ale okej, 6 poziom. No i ekstra. I mamy tutaj już pisanie na w ogóle zieloną buźkę, także super. Historie i recenzje. Możemy gdzieś się dzisiaj wybrać. Wiecie, żeby coś fajnego porobić. Opuścić dzień w pracy. No to dzisiaj właśnie opuszczasz. To chodźcie, wybierzemy się na oczywiście festiwal, bo tutaj ona ma takie pragnienie, także zobaczmy. Ojeju, chciałam po prostu tak zrobić, odwiedź. Czekajcie, jeszcze raz. Odwiedź festiwal, okej. Okay. Teraz możemy przybliżyć i zobaczyć, co tu się dzieje. Jest ogromna mgła w ogóle, ledwo co widać. No i nie wiem. Kurczę, nie wiem, co zrobić, bo strasznie się tu zbagował ten... O, masakra. Słyszeliście, takie straszne. Zbagował się ten, wydaje mi się, ten park, ten festiwal, bo nie możemy tutaj brać, wiecie, znaczy bierzemy ten udział w zawodach, a tu nikt nie podchodzi. Mało bardzo ludzi tutaj przychodzi. Nikt nie może, wiecie, z nami tutaj wziąć udziału w niczym tak naprawdę. Nie wiem, co się stało i jak to jakoś odbagować, no ale trudno. Musimy sobie jakoś poradzić. Może zbierzemy trochę dyń. Zbierz. Okej, okay, jesteś już. Super. No i odwiedziłaś, widzisz? Co ty chcesz? No mogę cię kliknąć, ale nie wiem, czy ty dasz radę wziąć. O, ktoś idzie, słuchajcie. Ktoś idzie tutaj. Kto to jest? Denis. Powitaj. Powitaj, Denis. O, ktoś tu już bierze, patrzcie. To chodź, weź udział. Co ty tam zbierasz? Chodź, bo oni... Już chyba zabrałaś coś, co? Dynie, czy nie? No dobra, to zaraz jeszcze zbierzemy. Chodź, jak oni biorą udział, to może i my damy radę, nie damy? No weź, spróbuj wziąć udział z nimi. O, jest, spełniło się, słuchajcie. Chociaż ona, jeżeli nawet jej się uda... Ej, Bruce. Jesteś całkiem przystojny. O, patrzcie, udało się wziąć, a właśnie na to narzekałam, super. Udało się wziąć udział, ale ona i tak przegra, bo jest najedzona, więc trochę lipa. No ale trudno. Ale poznamy, słuchajcie, tego czarujące spotkanie, tego Bruce'a, bo my chyba go nie znamy. A jest całkiem przystojny. Taki oryginalny, znaczy. No chyba nie, chyba go nie znamy. Chociaż ten Carl Abbott, ale on ma partnera, Maję. A nie chciałabym być, wiecie. O, wygrał ten Jan Nali. O, będziesz wymiotować. Dobra. Ojejku, masz brudną buzię. No nic, to poczekaj, aż on skończy i go przywitaj. Jej, nawet często poznam cię lepiej. Super. Przyjazne, poznaj. Przyjazne, piątka. Przyjazne, co tam jeszcze możemy? Zapytaj o uczelnię, zapytaj o karierę, zapytaj o wszystko. O karierę, proszę. I zapytaj jeszcze o... Przeprowadź mnie, no przeprowadź.
że się o nim więcej dowiemy. O, już jakąś cechę. Że śpi niespokojnie, uwielbia przyrodę, ma poczucie humoru, super ma cechy. Hej, hej! Buntownik, okej. No dobra, dobra, poznaj. Okej. Super, poznać znak zodiaku i przeprowadzić. Okej, przeprowadzimy. I poznać znak, znak zodiaku, chyba romantyczny. Poznaj znak. I zapytaj, czy single. Okej. Ciekawe, czy on jest skądś, nie wiem. Chyba. Bo tamten syn miał tak samo nazwisko, to był chyba jego brat, czy też jego jakaś rodzina. Ciekawa jestem, to, że już nam uciekł, także nie będę go szukać. Kurczę, no papa też. A ty masz chyba parasolkę? Nie masz parasolki. O, no trudno. Co tam jej spełniłam? Przeprowadziła wywiad. Okej. Z zawodowym stróżem prawa. O, patrzcie. Zawodowy stróż prawa. No dobra. Pokaż się. Teraz bardziej nas lubi. Porucznik. Okej, zaraz się dowiemy jeszcze, jaki ma znak zodiaku i czy w ogóle jest w związku. Że jest wysportowany i jest flirciarzem. O, fajne ma cechy, powiem wam szczerze. Takie dosyć przyjazne. Niespokojny sen, to też jest dosyć... Nie teraz, nie teraz, no nie teraz, nie wymiotuj. Teraz jak miałaś się go zapytać o dwie najważniejsze rzeczy, to ty... Wymiotujesz, jest ci zimno, no wiem, dobra. On chyba też będzie wymiotował. O, masakra. No dobra, chodź, chodź, nie narzekaj, chodź. On już wychodzi. Chodź, chodź. Romantyczne. Zapytaj, czy singiel. No, niech on wyłazi stamtąd. Podejdź tu. Wejdź z tej łazienki. Mam nadzieję, że on też zaraz wyjdzie. Możesz go zawołać w ogóle? Kurczę. Nie wiem, jak go zawołać. Idzie, czy nie? No chodź. Zapytaj, czy singiel. Podejdź tu, chłopie, no. Chcę z tobą porozmawiać. Idziesz tu czy nie? No hej. Ukrył się przed nami w łazience. O, wychodzi, dobra. Możemy teraz kliknąć ciebie, czy już idziesz do domu? Zapytaj, czy singiel. I zapytaj o znak. No ja wiem, dobra, dobra, cicho, cicho. Już się go tylko pytaj o to. Ojejku, też jest przemoczony. Dobra, już uciekamy do domu, nie narzekajcie. Tak, zapytaj go. No, masz chłopaka, dziewczynę? Czy żonę może? I co? Żaden! Wow! Co, ty idziesz do męskiej? No, mam nadzieję, że nie. Okej, zapytaj o znak. No nie wiem, co jeszcze przyjazne. No nie wiem, jeszcze luz i lecimy. Super. No, czekajcie, co ja tu chciałam zrobić? Aha, zebrać te dynie. No tak, zbierz. I wracamy do domu. Już ci daję spokój. Musisz się umyć po pierwsze. Bo ja nie wiem, jak ty wyglądasz. Ryby. Okej. Nie wiem, czy to pasujący znak zodiaku, czy nie. My mamy jaki bliźnięta, taki jak mój. Ustawiłam. Okej. No dobra. Zbieraj, zbieraj. Pozbieramy trochę tych dyniek. Chociaż za trzy, bo chciałabym troszkę, wiecie, zrobić i na ten dzień grozy postawić przed domem. Zapalić. Mam nadzieję, że nam się chata nie zjara. Przyjęcie. Może nie, może na razie nie będziemy szli na żadne przyjęcie. Okej, i wracaj do domu, bo jesteś mega, mega przemoczona. Zaraz po prostu mi się przeziębisz. Dobra, jeszcze jedną i wracamy. Byś wszystkich tu nie zabrała, może jeszcze ktoś będzie miał ochotę. Jest dziecko, a my wszystko zbierzemy. Dobra, wracamy do domu. No wiem, wiem, już jesteś mega brudna, śmierdząca i wszystko naraz, także wracamy szybciutko. O, matko, jak szybko. No, to przyspieszam. Okej, co to za jakieś powiadomień milion? Aha, oczywiście, dobrze, dobrze. Dobra, to chodź, bierz prysznic, użyj tutaj nocniczka. Tak, nocniczka, kibelka i słuchaj, tapkastu może, co by tu? Nektaru może nie. Możesz tą charyzmę. Nie wiem, czy ona jeszcze może zdobyć tą charyzmę, bo tam chyba trzeba mieć aktualni przyjaciele. No dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy ona może zdobyć kolejny poziom, bo tu trzeba zdobywać przyjaciół i znajomych, żeby mieć wyższy poziom charyzmy, co jest całkiem fajne i logiczne. Dobra, szybko, szybko. Ciach, ciach, ciach. O nie, zepsuł nam się. A napraw prysznic, spróbuj naprawić. No ja wiem, no wiem, no trudno. Ale skorzystaj. Tak, włącz sobie ten tapkast szybko i ktoś nas dzwoni. Ale może nie odbierajmy.
bo to chyba w związku z tą imprezą. Spróbujemy naprawić. Zobaczymy, jak tam wytrzyj kałużę. Albo może po prostu sprzątnij dom. Co ty chcesz? Dostać podwyżkę, tak? Co tu się... Czemu się nie pojawia? Otrzymać podwyżkę. Okej, postaramy się. Okej, także no cóż, dzień na festiwalu. Poznaliśmy fajnego faceta. Sprzątnij zepsute jedzenie, także jutro go zapraszamy do siebie. No i spróbujemy, wiecie, jakoś brus. No, całkiem fajne. Ryby. Fajne ma cechy, także bardzo mi się podoba. Jest taki dosyć oryginalny. Może, wiecie, no... Mega przystojny to on nie jest, bo tu jeszcze mam... On na przykład, on jest ciekawszy, ten Karl, no ale on ma żonę, a nie chce rozbijać związków. Ten strażak jest jeszcze całkiem spoko. Strażak i porucznik. No dobra, weźmiemy tego porucznika. No dawaj, dawaj, Boże, jak ty długo naprawiasz to. Co ty chcesz, urządzić przyjęcie? No może urządzimy jutro właśnie i zaprosimy tego naszego Brusa. Ciastko do szkoły. No dobra, możemy upiec w sumie. A co tam? Gratulacje, super. Zalotne powitania. Już teraz nam się nie przydadzą chyba. Mając faceta. Brawo, gratulacje. Super, ulepszyłaś. Znaczy nie ulepszyłaś, tylko naprawiłaś za darmo. Co tam? Co tam? Aha, w związku z tą imprezą. No nie, 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 nie będziemy. Nie będziemy brali, tylko posprzątaj dom. Dasz radę? Chyba nie jesteś aż tak bardzo zmęczona. Tak mi się wydaje. Możesz, o właśnie, wyjmij czyste pranie. Tutaj sprzątnij zepsute jedzenie i spróbujemy jeszcze upiec te ciasteczka, chociaż ona jest bardzo, bardzo zmęczona, więc nie wiem, czy jej się uda. Okej, zmyła. Gdzie jeszcze idziesz? Aha, gazetę wyrzucić, okej. Wziąć kąpiel, ale jak ty chcesz wziąć kąpiel, jak nie masz, słuchaj, wiesz, wanny. Nie wiem, jak ona sobie to wyobraża. Okej, tak, wyrzućcie sobie to jedzenie i czekajcie, spróbujmy. Podaj deser, placek dyniowy. To jak mam zrobić? Jak mam zrobić te ciasteczka? Nauczycielka poproszono... Tylko jak zrobić te ciasteczka, jak nie mogę? Surówka, zapiekanka, spaghetti, sushi, rolatki, gulasz. Ha, no nie wiem. No dobra, może jutro będą te ciasteczka do zrobienia, a tymczasem może po prostu podamy jakieś, nie wiem, gulasz z niespodzianką? Dobra, to zrób to. No, wyrzuć to. Wyrzuć, wyrzuć. Aha, musiałaś się przebrać. Już jest tak zimno? Okej. Ale czemu tu zostawiłaś ciuchy? Hej. Okej, także zrób jedzenie i kładziemy się spać, bo najwyższa pora. O, zobaczcie, świeże ubranie, czyste pranie, super. Co ona tu chce kupić? Drumna kościdy, ej! Drumna kościdy. Chciałabym to zobaczyć, bo nigdy, powiem wam szczerze, kościdy tutaj w Tryce nie używałam, nie miałam. Ciekawi mnie to. Co to za dźwięk znowu? Boże, ja się już tak boję tych dźwięków. Okej. Ja szybko, szybko, bo już jesteś mega, mega śpiąca. Także muszę cię położyć, ale może jeszcze uda ci się coś zjeść, bo już jesteś troszkę głodna. Ostatnio byłaś przejedzona, a teraz weź miskę. Kurczę, no nic, teraz będzie trochę padać. Bo niestety mamy jesień, no ale, ale cóż, tak bywa. Jeśli prezent miłosny, nie, 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 na razie nic miłosnego nie będziemy wysyłać, może zostaniemy od niego. To by było fajne. Dobra, posprzątaj i kładź się spać, tak? Okej, o nie, no znowu nierówno pieczone, no nic. Na razie cię nie stać, ale zaraz będziesz miała męża, to może cię będzie stać. Okej, kochani, to co? Wracam. Wracam do was jutro rano, bo już jest druga, także zanim ona się wyśpi, to jeszcze chwilę. Także widzimy się za momencik. Okej, jesteśmy znowu, tylko że już jest prawie 12, no ale trudno, ona tak długo się wyspiała. Późno poszła spać i słuchajcie, patrzyłam, kościeldo kosztuje 4000 simolonów, także... Niestety odpada. Zgrabić stratę liści. No nie wiem, czy ty tutaj dasz radę zgrabić. Właśnie, nawet nie masz tego, bo chyba musiałabyś mieć w domu drzewo. Także no sorry, ale nie. Sprzątnąć. No dobra, sprzątniemy. Wyczyść do połysku. Weź sobie do jedzenia coś właśnie, bo już jesteś głodna. I słuchajcie, tak, postawiłam tu radio i ten szafir, który znaleźliśmy. Także niech sobie będzie. No i co to? Organizujemy może przyjęcie. Urządź przyjęcie.
Zobaczymy, w domu zorganizujemy. Zaprosimy może Kasady i tego Brusa. Zobaczymy, może Kasady też sobie znajdzie chłopaka, to by było fajne. No, dawaj, dawaj, dzwoń, dzwoń po niego, bo chcę już dzisiaj go za męża. O nie, ta Georgina nas nie lubi. Szkoda. Szkoda, szkoda. Tak, Cassidy i... gdzie on jest ten Bruce? O, jesteś. Bruce, okej. Okay. Wybierz elementy ubrania, przyjęcie domowe na 15. Może być na 15. Strój swobodny, proszę. Tak. No i dobra, weź sobie, słuchaj, tapcastu. Aha, może najpierw tak, słuchaj, weź zmień sobie strój. Zmień strój na jakiś taki codzienny, proszę. I słuchaj, tapcastu. No nie wiem, kurczę, no dobra, to te pisanie na razie, gdzie te pisanie masz? Gdzie te pisanie, pisanie, okej, okay, okej. Okay. Może włączymy muzę, włącz. Nie wiem, czy będzie słychać. No właśnie, chyba nie, bo ja wyłączyłam tą muzykę, ale to i dobrze, bo mnie zawsze zagłusza te radio. No i co, ktoś przychodzi tu do nas w ogóle, czy nie? Chodź, przygotuj coś, podaj drugie śniadanie, naleśniki. I słuchajcie, tych... nie mogę znaleźć tych ciasteczek. Czy my musimy w ogóle znać przepis na te ciasteczka? No nie wiem, podaj drugie śniadanie, może galaretka z masłem orzechowym, niech będzie. Także muzyka gra, zaproszenie na przyjęcie. No nie, na razie my robimy przyjęcie. Zrobimy coś do jedzenia, to może nie będziemy kupować bufetu, zwariowałaś. Chodźcie, ktoś przychodzi w ogóle tu do nas, czy nie? Sprzątnąć dom, dobra, sprzątamy dom. Sprzątaj dom. Kupisz bufet, no nie. O, przyjechał Bruce, słuchajcie, jakąś furą, nie wiem, ale to chyba nie była jego fura. Chyba ktoś go przywiózł. Wziąć kopiel, no nie, sorry, ale nie. słuchaj, no nie wiem, pochwal wygląd. Porozmawiać, okej, okay, porozmawiamy. O, jest i Cassidy, super. Pogawędka. No, hej, hej, hej Cassidy. Ale masz super sukienkę, śliczną. Jakieś kwiatki, super, fajnie, że tańczy sobie. Przyjazne, luz. Romantyczne, pochwalę sobą, wiecie, że niby tak delikatnie. Okej, okay, super, fajnie, że przybili. Poprawić charyzmę. No dobra, zobaczymy. Zabawne, może pokaż śmieszny filmik. No i nie wiem, no chciałabym, wiecie, tak romantycznie bardziej, wiecie. Pochwalę sobą jeszcze raz, może się znudzi, ale trudno. Entuzjazmuje się ćwiczeniami, tak, bo jest wysportowany, także może mu się to spodobać. Rozmawiaj o deszczu, powiedz, że ale dzisiaj pogoda. Plotkuj. Cassidy na razie się nie włącza do rozmowy, ale okej, okay. Porozmawiać, okej, okay. No cały czas z nim rozmawiamy, spoko. Zostać dobrymi przyjaciółmi, zostaniecie, nie ma sprawy. W ogóle on taki jest bardzo otwarty. Pokaż film, opowiedz śmieszną historię. Romantyczne. Poproszę. Może zalotny dowcip, tak wiesz, zażartuj, skoro już tak żartujecie, hi hi hi, ha ha ha. Oczywiście, że Andrzej sam kśpi na pieniądze. Kto by się tego spodziewał? Okej. Okay. Cassidy! Jego, jak ja ją lubię. No świetna Simka, po prostu. Zobaczcie, jest super śliczna i ma taką super piękną sukienkę. No. Widzicie, jest... cieszę się z naszych żartów, także dobrze. Zaraz pogadamy sobie też z Cassidy, bo bardzo, bardzo ją lubię. Co ty chcesz tutaj? Co to jest? Pokaż. Zagrać w szachy. No może na razie nie. Jest flirciarą. Patrzcie. To może poflirtuj, jak już uważasz, że jesteś flirciarą. Zresztą on też jest, więc powinien na to iść. Może jeszcze raz pochwal wygląd, powiedz, że fajna koszula, czy coś tam. Może spontaniczny pocałunek, taki wiesz, ojej, nie chciałaś wcale go pocałować. Miłosny uścisk. O, i co? Patrzcie, on jest zainteresowany. Uuu, super. Czekajcie, ja tu muszę strzelić jakąś normalnie im fotę. Tylko kurczę, chciałabym tak jakoś, wiecie. O, czy mogę tak? Okej, okay. O, przytulaski, super, super. Tak. I co? No dobra, czekajcie, weźcie coś romantyczne. Masaż może, albo romantyczne obejmij. No, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj. Ale zobaczcie, jakie tutaj normalnie rzeczy. Charyzmy, no dobra, ona chce tutaj grać w szachy, nie.
Ale czekajcie, ja muszę tutaj foteczki strzelać. Naki masz. Masu, masu, tak. Może o właśnie. Tak, masaż. O. Super słodko. Kasili, bierzesz sobie te kanapki? I jak tam podoba ci się? O, Kasili nam się tutaj wciska, okej. Okay. Chyba mu się podobało, super. O, jakie to słodkie. Teraz ktoś do niej dzwoni, no kurczę. Jak ja chcę zrobić super słodką fotę, to ktoś do niej dzwoni. No nie jest on przystojny, no nie, no ale nie wiem, coś w nim jest. Może pocałuj. Jest niezwykle atrakcyjna, jest. Jesteśmy atrakcyjne. Nie, nie będziemy grać w szachy, nie? O, właśnie teraz chciałabym zrobić im fotę taką. Kurczę, nie da... telefon, nie telefon. Nie mogę wyciszyć tego telefonu. Zignoruj telefon, o właśnie, tak. Tak, tak, tak. Okej, okay. Tak. I teraz cyk. No nie, przestali się całować, ale ja mam pecha. Pocałunek z przechyłem. Jest urocza, dzięki, obejmij. Zaproszenie, no nie, dzięki, dzięki, dzięki. No i jeszcze foteczka, jeszcze jedna. Ej, jakiś kot nam las? No super, dobra, fota wyszła, już nie męczę fotami. Czekajcie, wracamy tak, żeby... Czemu tu w ogóle wlazł nam kot? Czy wy to widzieliście, gdzie on jest? Pod łóżkiem? Hello, co tu robi kot? Czy to Cassidy twój kot? Maguś kot. No nie wiem, co on tu robi i dlaczego on tu wsiadł. Wystraszył się burzy, czy co? Przyjazne, no weź jeszcze tutaj... no nie wiem. Porozmawiaj z nim, żeby był tym twoim dobrym przyjacielem. Chodźcie, czemu tutaj... Daj obwąchać dłoń. Idź, dobra, na razie do niego, do tego kotka. Dobra, to na razie wiecie co, to i kliknę, bo to ona prędzej... No daj obwąchać dłoń. Szczotkuj, wyszczotkuj. Uczucia. Daj przysmak. Da się wyszczotkować? Słuchajcie, może go zaadoptujemy, jak on sam wlazł nam do domu, no... Kurczę. O, słodka kicia, zobaczcie, taki rudozik, koteczek. Śliczny. No, grzeczny kotek, mów do kotka. Mamy go w znajomych? Mamy, patrzcie, niemądry i płochliwy. Aha, on chyba się po prostu wystraszył czegoś. Tak, zabawa, baw się, ścigaj, baw się. Lubi nas, no, fajnie. Uczucia, daj obwąchać dłoń jeszcze raz, opieka, nie, wyszczotkuj, to może nie. No, ale to była zabawa, podobało jej się, super. A nie, on nam gra tutaj, dobra, wyłącz. Czyli Cassidy już poszła, nawet z nią nie porozmawialiśmy, och. No trudno, dobra, ja to schowam może na razie do lodówki. Ktoś tu zostawił na ziemi, no nic, trudno. No dobra, to tak, romantyczne. Chcesz zostać dłużej? To byśmy już cię dzisiaj tutaj zwerbowali. O, patrzcie, pierwszy pocałunek. No dobra, ale już. Wystarczy tej zabawy. Hej, co ty chcesz? Nauczyć się nurkować. No dobra, zobaczymy, bo to nurkowanie to za tobą chodzi. Co, on już idzie do domu? O, szkoda. Okej, nie ma sił. No dobra, trudno. A chciałam cię właśnie, wiesz, tutaj zaprosić. No to może zadzwoń do niego. Czekaj, ale to zaraz. Uczucia, gładź. Zapewnić opieka, uczucia. Daj obwąchać dłoń. O, wystraszył się. Mów. Daj przysmak. Zaproś do środka? No nie wiem. Dobra, uczucia. Gładź, może teraz da się pogłaskać. No. Dobry kotek. Nie, nie chcę. Ojej. Patrzcie, zauroczony. Jej. Wygądź wężyka. Opiekuj, szczotkuj. No dobra, to weź do niego zadzwoń. Pogawędka, żeby to się spełniło. Bo ja tam usunęłam, a weź to posprzątaj. Grzeczna kicia. A jak go zaadoptować? Kurczę, tego koteczka, bo on jest super. Słodki. I co, zaliczy się pogawędka? Zaliczyła się, super. Kurczę, no nie możemy go jeszcze zaprosić? Jak ty się czujesz? No nie za bardzo. Patrzcie, on się chowa. Patrzcie na to, coś jak idzior. Się chowa. No masakra, czekajcie, muszę zrobić fotę. Tylko nie wiem, czy to mi się uda. No hej, chciałabym wejść do domu, gdzie jest dom. O, jesteśmy. O masakra, ale utknęłam. No nie, nie, to nie widać go dobrze. Niedobrze, nie o to mi chodziło.
Chciałam bardziej, wiecie, tak jakoś tak... O, mógł zrobić fotę. O nie, on już wyszedł, szkoda. No nic, dobra, trudno. Jak uciekł, to szkoda. Chciałam mu zrobić fotę, ale się zamieszałam za bardzo. Czyli uciekł, tak? Sobie po prostu. No dobra, trudno. Może jeszcze go spotkamy. Dobra, dobra, to już z nim się tak nie rozgaduj. Okazała się fantastyczna, naprawdę super. No to fajnie, że impreza się udała, że się podobało. Cassidy, nawet którą, z którą nie rozmawialiśmy. Chcesz nurkować? No dobra, ale może na razie tak. Użyj. Weź prysznic. Może, słuchaj, zjedz coś. Weź ten gulasz z niespodzianką, chyba dłużej. Co jest? Marnowane jedzenie, o... Kurczę, no nie wiedziałam, że tam no faktycznie resztki były na talerzu, ale nie myślałam, że będziesz miała nastrojnik od tego. Fajnie, fajnie, dobra. Zjemy coś i kładziemy się spać, bo już jest, kurczę, znowu późno. Śpij, trudno utrzymać dobre związki, nigdy nie zmienisz. Aha, odrzuć sąk, no trudno, trudno. Zaprzyjaźnić się? No nie, na razie nie będziemy się zaprzyjaźniać. No dobra, to co kochani, ja wracam do was jeszcze jutro chyba. Czy nie? O nie, nie no, już długo nagrywam. Bruce się postarzał? What? No nie, czy wy to widzicie? O, fuck. O, masakra, właśnie stał się dziadkiem. No, nie wierzę. No nie, no nie będziemy teraz dziadka brali za męża. O, nie. I co teraz? Nie, to ja usunę, bo to nie spełnimy tego. Masakra, czy wy to widzicie? Boże, przecież przed chwilą się z nim całowaliśmy, a tutaj nagle stał się... O, masakra. No nie, no bo nie damy rady go odmłodzić. Czy my w ogóle... Uda nam się w ogóle jakoś pierwsze pokolenie chociaż zrobić? Kurczę. No nie wierzę, jakiego mamy mega pecha. Weź go, zaproś tego typa, jak się wyśpisz. Tego strażaka, spróbujemy z nim trochę pogadać. Chociaż, nie wiem, jakiś... Co to, shop znowu idzie. Zaprzyjaźnić się z Andrzejem. O, masakra, no nie, no nie wierzę. Zauroczony. Ja cię, ale lipa. No nic, słuchajcie, ja już chyba nie będę rozpoczynać kolejnego dnia, bo graliśmy w sumie cały piątek i całą sobotę. Jestem zawiedziona, że ten Bruce się postarzył. No nie no, aż po... Powiem wam szczerze, że właśnie w takich momentach z chęcią użyłabym jakichś kodów i modów, ale... No ale nie no, nie no, trudno, tak bywa. Ale kurczę, no, ale jestem zła. No przed chwilą się całowaliśmy parę godzin temu, a on już jest stary, no nie wierzę. Aj, no nic, źle, z nią bym chciała też trochę polepszyć kontakty, żeby nie była na mnie zła, za ten, wiecie, artykuł. No dobra, kochani, no nic, trudno, kończę. Także nasza miłość niestety, no nie wypaliła, nie wypali, no bo on już jest dziadkiem. Wiem, że niby jeszcze moglibyśmy mieć dzieci, no ale kurczę, ona jeszcze jest młoda, młodą dorosłą. Więc wiecie, no, jeszcze ma parę dni, więc jeszcze jutro mamy dzień, także jeszcze jutro postaramy się zaprosić chyba tego strażaka, bo on też jest dosyć spoko. No nie wiem, masakra, masakra. Ten Karl Abbott też się zestarzał, patrzcie na to. O, wow. O, wow, ale się dzieje. No nic, no musimy tutaj szybko działać, bo normalnie, słuchajcie, nam simy się starzeją. Okej, kochani, także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wysyłam wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych, kochani. Pa, pa!